Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy na meczu pierwszej ligi futbolu amerykańskiego pomiędzy lubelskimi Tytanami a Mustangami Płock. Są z nami kibicki lubelskiej drużyny. Dziewczyny, przedstawcie się. Carmen, Ola, Sylwia i Magda. To niezwykła karta na datę. Czy to był pomysł? Oli, Sylwii. Chciałyśmy jakoś wesprzeć naszych kolegów na meczu. Ponieważ pierwszy raz w Lublinie grają, bo tak to na wyjeździe grali. To są wasi mężczyźni, bo tak widzę 68 Czeran, 17 Czemo, 7 Adam i 15 Teo. Są to nasi koledzy z ekipy. Razem się często spotykamy w jakichś barach i razem imprezujemy. Powiedzcie mi, skąd pomysł padł, żeby akurat tych zawodników umieścić na tych waszych planszach? No to najlepsi! Najlepsi, tak, chcieliśmy ich najbardziej wesprzeć. Wyróżnić spośród wszystkich Tytanów. Podoba wam się futbol amerykański? Tak, myślę, że jest tutaj dobra energia, na pewno zasady pozostawiają w naszej interpretacji jeszcze wiele do życzenia. Jest ten problem, bo jest to sport zupełnie nieznany w Polsce. Ja przyznam sam szczerze, niewiele z tego rozumiem, poza tym, że jest wspaniała atmosfera tutaj wśród kibiców, ale przydałoby się chyba, żeby więcej tych szczegółów było tutaj dotyczących tej rywalizacji, bo tak naprawdę prostemu Kowalskiemu, który przychodzi i niezbyt się interesuje futbolem amerykańskim, trudno jest zrozumieć zasady. Dokładnie, przydałoby się jakieś lepsze wyjaśnienia ze strony może komentatora, bo tak to go prawie nie słychać. No powinno być większe nagłośnienie. Tak. Dziewczyny, wiecie, że jest taki zespół cheerleaderek Perełki Tytanów. Nie myślałyście o tym, żeby przystąpić do nich? Nie, ja z Tańcem mam już wiele do czynienia, także myślę, że akurat tutaj pozostaję nad swoim poziomie, a może dziewczyny? Tak, bardziej nam się podoba miejsce na widowni. Tak, wolimy obserwować zdecydowanie. Bardziej skupić się na grze niż na... Czy Tytani Lublina, może macie jeszcze jakiś swój okrzyk taki specyficzny? Kibicowałyśmy także kolegom, jak byli na boisku, to wtedy krzyczałyśmy Czeran, Przemo, Adam. Tak, zależy kto był na boisku. Tak, więc tylko tyle.